Aaron Chmielewski, napastnik reprezentacji Polski. Chyba lepszego startu EIKC w Budapeszcie nie można było sobie wymarzyć. Wygrywacie 4-1 z gospodarzami. Na pewno tak, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy kadrą, która jest lepsza od nich i która potrafi wygrać. Ostatnio chłopakom się nie udało, przegraliśmy kadrą 5-1, teraz pokazaliśmy tutaj, że jesteśmy lepsi i cały czas chcemy gdzieś, żeby to w głowach było ich, że z nami będą mieli ciężko na tym mistrzostwach świata i nawet ich własne warunki, ich własne lodowisko im nie pomoże. Mówi się, że czas będzie działał na waszą korzyść, bo przecież poznajcie się dopiero z trenerem Tedem Nolanem. Można spodziewać się chyba tej coraz lepszej gry. Też tak myślę. Nowa jakość weszła do tej drużyny. Ja tak naprawdę byłem na jednym treningu, ale chłopaki są zadowoleni. Trener wymaga dużo ofensywnego hokeja, a zdecydowanie od strony obrońców. Także dla nas napastników jest to dobra wiadomość, bo będziemy w cudzysłowie karmieni od tych obrońców i liczymy na to, że te wskazówki trenera z dnia na dzień, z treningu na trening będą przekładać się na wyniki na lodzie. Ostatnio strzelasz także dla Ocelarii Trzyniec, również twoje miejsce w pierwszej piątce w ostatnim meczu Ligi Mistrzów. Czujesz, że ta twoja forma zwyżkuje? No tak, gdzieś się to czuje, idzie, krążki się odbijają, spadają na kij. Każdy napastnik o tym marzy, czeka na tą szansę. Ja tych szans mam dużo w każdym meczu, także oby to szczęście trwało jak najdłużej, bo człowiek trenuje, ciężko pracuje i chce, żeby te wyniki były, ale gdzieś to szczęście też musi być. W drugiej kolejce EIHC w Budapeszcie gracie z Japonią. Samuraje niespodziewanie ograli 2-1 Włochów. Czego można się spodziewać po tym starciu właśnie z drużyną z Japonii? No, oni grają bardzo techniczny, szybki hokej, podobnie jak Koreańczycy, przepraszam. Tak samo Japończycy. Ostatnio trochę ich forma idzie w dół, ale po dzisiejszym meczu, który wygrali z Włochami, możemy się spodziewać tylko ciężkiego, zaciętego meczu. Także trzeba być zmobilizowanym, z głową, dobrą głową na ten mecz. Nie patrzeć gdzieś, że dostali ostatnio dychę od nas, tylko oni są co roku inną drużyną, zmieniają trenerów i tak samo u nich też jest nowa jakość. Także no, zobaczymy. Otwiera się ciekawa perspektywa, jeśli chodzi o ten turniej EIHC. Na pewno tak, na pewno też dobrze, że dzisiaj wygraliśmy gdzieś tak wejście w turniej ze zwycięstwem nad gospodarzami. Na pewno nas tak troszkę podniesie na duchu i będziemy więcej wierzyć w siebie, w ten hokej, który gramy. Także na pewno ciekawy turniej przed nami.